Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. W studiu RDN Małopolska Magdalena Kopczyńska, radna powiatu tarnowskiego i kandydatka na radną w zbliżających się wyborach samorządowych. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Zawsze podkreślała Pani, że szczególnie bliskie są Pani problemy rolników, bo sama od ponad 30 lat prowadzi Pani gospodarstwo ogrodniczo-szkółkarskie i z pewnością przygląda się Pani temu, co dzieje się w Polsce i na świecie. No a przez nasz kraj od wielu tygodni przetaczają się fale protestów rolników, którzy wyrażają swój sprzeciw wobec polityki Unii Europejskiej, zarówno w kwestii Europejskiego Zielonego Ładu, jak i napływu żywności z Ukrainy. A ja chcę Panią zapytać dzisiaj, jakie są największe problemy i potrzeby rolników stąd, z regionu tarnowskiego? Co jest najbardziej dotkliwe dla gospodarzy tutejszych? Na pewno najbardziej dotkliwe, związane również z wojną na Ukrainie, jest wzrost cen środków produkcji. Natomiast niestety produkty rolnicze utrzymują się na bardzo niskim poziomie, a ceny jeszcze spadają. Ja prowadzę gospodarstwo szkółkarskie, to jest takie bardzo specyficzne i tu nie ma jakichś strajków, takich rzeczy, no bo to nie jest żywność, prawda? Natomiast też z własnego podwórka widzę, że od wojny w Ukrainie nastąpiło bardzo duże zahamowanie zapotrzebowania na materiał szkółkarski z tego względu, że ogromnym odbiorcem była Rosja. No niestety przez wojnę i przez blokadę granic między innymi zostało to zahamowane w bardzo wysokim stopniu. Natomiast wszystkie środki produkcji bardzo poszły w górę, robocizna bardzo poszła w górę, a niestety te nasze produkty są cały czas na stałym poziomie. Jak rozmawiam ze swoimi znajomymi, no to wszyscy mają takie, powiem kolokwialnie, nietęgie miny. Po prostu jest bardzo trudno. Właściwie całe rolnictwo jest nad przepaścią. I takie nawet z ostatniego dnia byłam w hurtowni roślin ozdobnych, bo lubię kwiatki generalnie rzecz biorąc. No i rozmawiałam z panem, który w tej hurtowni pracuje. Mówię, czemu takie wysokie ceny storczyków? No on mówi, no wie pani, no właśnie też w ten sposób wielkie sieci mają kontrakty na długi czas w bardzo niskich cenach. Producenci, mając nóż na gardle, decydują się na sprzedaż. Gaz idzie do góry, środki produkcji idą do góry i po prostu plajtują. W tej chwili jest sytuacja, że już nie ma tanich storczyków, bo nie ma, tylko są raczej zagraniczne i bardzo drogie. Storczyk kiedyś kosztował w granicach 25 zł, to w tej chwili kosztuje w hurcie 65, tak to wygląda. No i wiemy, że ogrodnicy mocno wspierają rolników w tych protestach. Co Pani zdaniem jest takim rozwiązaniem na już, na teraz? No na pewno blokada zboża z Ukrainy, no i sprzedaż tego, który jest w magazynach, no i wsparcie rolników. Rok temu było wsparcie rolników, ARMiR dopłacał do tony pszenicy, cena rynkowa była w granicach 800 zł, ARMiR dopłacał do 1200, czyli 1200 to była taka w miarę cena, to nie jest dobra cena, ale w miarę urealniona. Teraz mówią, że cena będzie wynosić w granicach 400 zł. To po prostu jest tragedia. To jest tragedia i rolnicy polscy splajtują, no i później będzie żywność bardzo droga, bo po tej fali bardzo niskich cen będziemy musieli sprowadzać już wysokich pieniędzy. Tymczasem rolnicy i ogrodnicy są tuż przed sezonem. No właśnie, jak zapowiada się ten sezon tegoroczny? No zapowiada się nieciekawie. Zapowiada się nieciekawie. Wszyscy widzę, że się denerwują, boją, co to będzie. No. Owszem, bardzo dobrze, że płaca najniższa idzie w górę. Wiadomo, że to jest dobre dla pracowników, natomiast pracodawcy niestety borykają się z coraz większymi problemami, no bo jak ceny produktów nie wzrastają, a koszty wzrastają w taki lawinowy sposób, no to nie ma
nie ma co z tym zrobić po prostu. Pani Magdo, mówi pani, że rozgląda się pani za kwiatkami. To już tak kończąc temat ogrodnictwa i rolnictwa. Zapytam panią jako fachowca ogrodnika, kiedy można zacząć pierwsze prace w ogrodzie? Można już w marcu, jak zrobi się trochę cieplej, czy trzeba czekać do tych zimnych ogrodników i zimnej Zośki? Nie, zdecydowanie. Zdecydowanie w marcu. Jeżeli tylko jest wiosna, taka jest, a wiosna nie jest zła, ponieważ śniegu nie ma, owszem są nocne przymrozki, ale to jest zupełnie naturalne, to należy wybrać się już do ogrodu, posprzątać, popatrzeć, co tam po zimie trzeba zrobić i już zacząć myśleć o wysiewach. Takie są wierzenia ludowe, że najlepiej rosną warzywa posiane w Wielki Piątek. Także zachęcam, jeżeli tylko będzie taka możliwość, to żeby już przygotować się do wysiewów. A z czym poczekać? Co jest takie wrażliwe najbardziej na te nocne przymrozki właśnie? No na pewno sadzonki pomidorów, ogórki, tego typu rzeczy. To są rośliny ciepłolubne. No z tymi musimy zaczekać, bo nawet jeżeli będziemy mieli przez jakiś czas ciepłą pogodę, a należy się spodziewać, bo przeważnie jednak przychodzą zimni ogrodnicy, no to po prostu nam zniszczy, będziemy musieli od nowa to wszystko sadzić, chyba że mamy tunel. To w tej chwili takie nieduże tuneliki już są bardzo popularne, no i wtedy można po prostu sobie posadzić, mamy ochronę przed przymrozkami. A takie kwiaty, krzewy, to też po zimnej Zośce? Nie. Kwiaty, krzewy to bez problemu można sadzić już. Właściwie jak jest taka pogoda jak w tej chwili, to już od końca lutego można było sadzić. Jak tylko śnieg zejdzie i ziemia przestanie być zmarznięta. Ważne jest również nawodnienie. Chodzi o to, żeby nie było błota, prawda? Żeby ta ziemia obeschła po roztopach. To też jest ważne, ale tak to nie ma problemu. Większość roślin szkółkarskich jest bardzo odporna. Pani Magdo, przejdźmy do tych spraw samorządowych, bo kadencja w Radzie Powiatu dobiega końca, a przed nami wybory samorządowe. Pani reprezentuje okręg obejmujący gminy Skrzyszów i Lisia Góra. Gdyby pani miała podsumować ten czas, te ostatnie lata, to jaki był to czas dla tych gmin? W czym pani miała swój udział? Z czego pani jest najbardziej dumna? Tutaj panią zaskoczę. Na samym początku postanowiłam, że będę działać ponad wszelkimi podziałami. Nie zastanawiałam się, kto ma poglądy, bo wydaje mi się, że na niskim szczeblu to naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Nie ma żadnego znaczenia, jak się robi asfalt, czy się buduje nową szkołę. Ja po prostu działałam z wszystkimi, którzy mieli na to ochotę. Rozpoczęłam od spotkań takich bardzo regularnych z panem wójtem gminy Skrzyszów, Marcinem Kiwiorem, ponieważ jestem mieszkanką gminy Skrzyszów i to było dla mnie najbliższe. Ustalaliśmy potrzeby i próbowaliśmy coś działać. Mam znajomego pana posła Wiesława Krajewskiego. To jest taki poseł bardzo aktywny, którego prosiłam z kolei w Warszawie o środki, no bo wiadomo, że to jest najważniejsze. No i tak to współdziałanie przez te lata trwało. Bardzo dużo udało się zrobić. Takim największym sukcesem, na którą trzeba było największą ilość pieniędzy, to była hala w Szynwałdzie. Tam zostało dofinansowane to w wysokości prawie 10 milionów, niecałe 10 milionów złotych. A z kolei ja mam największy sentyment do pierwszej mojej inicjatywy. To jest mural w Pogórskiej Woli, mural Heleny Marusa-Żówny. Od tego zaczęłam, to może finansowo nie było zbyt spektakularne, natomiast no to takie było moje pierwsze dziecko, latałam. Wszystkim się wydawało, że nie ma szans, że tyle lat i nic w tym zakresie się nie działo, to na pewno się nie uda. Udało się, bardzo dobry artysta światowej klasy to namalował, pan Ryszard Paprocki. No i jestem dumna z tego, że jest. I jeszcze mamy drugi mural, bo jak mi tak dobrze poszło, to później, rok później w Łękawicy też powstał następny mural bohaterów Westerplatte, też piękny. Bo to nie chodzi tylko o dzieło sztuki, ale o pamięć i o podtrzymywanie tej pamięci o naszych bohaterach. No właśnie, jak pani słyszy te zapowiedzi Ministerstwa Edukacji Narodowej, które chce mocno kroić podstawę programową, między innymi z historii właśnie, bo w nowych podręcznikach
rówieśnikach nie będzie na przykład Żołnierzy Wyklętych, nie będzie Witolda Pileckiego, nie będzie Inki, nie będzie Maksymiliana Kolbego, nie będzie rzezi wołyńskiej, tylko będzie konflikt polsko-ukraiński, to co pani sobie myśli, co pani sądzi o tych zapowiadanych zmianach? No dla mnie to jest tragedia. Dla mnie to jest po prostu tragedia. Ja wychowywałam swoich synów w historii takiej, w patriotyzmie. Właściwie to hasło Bóg, honor i ojczyzna, to tak można powiedzieć, że to mi przyświeca i tak naprawdę przyświeca. To nie jest jakiś slogan, tylko tego się zawsze trzymałam. No tak zostałam też wychowana. No wydaje mi się, że wychowamy pokolenie właściwie takich ludzi dziwnych. A niestety prawda jest taka, że jeżeli my nie zadbamy o młode pokolenie, no to zagranica nie zadba. Zagranica będzie dbała o swoją młodzież, prawda? Historia ta najnowsza, takich naszych bohaterów, z których jesteśmy dumni, żeby to likwidować. Wiem, że też został skreślony ksiądz Jerzy Popiełuszko. No to są dla mnie, nie rozumiem, powiem wprost, nie rozumiem tego po prostu. Pani Magdo, wracając do Rady Powiatu Tarnowskiego, jaki pani ma plan na nową kadencję? Co by chciała pani zrobić dla regionu? Na pewno dalej będę współpracować tak, jak współpracowałam. Jeszcze raz podkreślę, ponad podziałami. Moje hasło wyborcze to jest zgoda buduje. I to uważam, że jest prawda, że... Czy to nie jest tylko taki slogan? Możliwa jest taka współpraca ponad podziałami, jak no, przyglądamy się tym różnym sytuacjom i obrazkom w telewizji i słuchamy tego, co się dzieje. No to ma się wrażenie, że ciężko się jednak dogadać ponad podziałami. Tu w regionie jest to możliwe na szczeblu samorządu? No gmina Skrzyszów to jest po prostu przykład tego. Wszyscy jeżdżący zazdrościli, że to jest jeden wielki plac budowy. Także wydaje mi się, że można. Wydaje mi się też, że dobrym pomysłem byłoby, żeby były okręgi jednomandatowe i żeby ludzie głosowali na konkretne osoby. Także zamierzam w dalszym ciągu w ten sposób prowadzić swoją działalność. Dużo zostało zrobione takich rzeczy, które zalegały, na które wcześniej nie było pieniędzy. Są takie jeszcze inwestycje, które są bardzo potrzebne, jak na przykład przedszkole w Pogórskiej Woli. Przedszkole w Pogórskiej Woli jest w szkole, jest bardzo już ciasno. Są plany budowy tego przedszkola, czy w tej chwili już się rozbudowuje szkoła na Ładnej, natomiast potrzebny jest jeszcze tam z prawdziwego zdarzenia boisko. Także zawsze się coś znajdzie. Oprócz tego mam takie różne swoje pomysły, ale tu nie będę zdradzała. Już takie, powiedzmy, bardziej prywatne niż takie na forum. Natomiast myślę, że naszym mieszkańcom się spodoba. Ostatnio, muszę się pochwalić, bardzo się z tego cieszę, kupiłam do szkoły w Pogórskiej Woli piękny portret Heleny Marusarzówny. Tak jak powstał mural, to tak sobie postanowiłam, że może by taki obraz, żeby to nie tylko było zwykłe zdjęcie, jakieś ksero, tylko właśnie dzieło sztuki. I ten obraz można podziwiać w szkole. Tak. Helena Marusarzówna no, zmarła w 1941 roku w Pogórskiej Woli, rozstrzelana zresztą przez Niemców. Polska mistrzyni sportów narciarskich, kurierka tatrzańska, żołnierz Związku Walki Zbrojnej. Dlaczego właśnie Helena Marusarzówna i na tym portrecie, i na muralu na szkole? No dlatego, że została rozstrzelana w Pogórskiej Woli. Także można powiedzieć, że ziemia Pogórskiej Woli jest po prostu nasiąknięta jej krwią. I Pogórska Wola pamięta I Pogórska Wola pamięta o swoich bohaterach. Mamy piękny, odrestaurowany pomnik Heleny Marusarzówny, gdzie właśnie mniej więcej w tym miejscu została rozstrzelana. Pani Magdaleno, przed nami święta, wybory samorządowe tuż po świętach. Będzie czas na przygotowania do świąt, czy to kampania cały czas w toku? Kampania w toku jest, no to wiadomo, no, ale mam rodzinę i trzeba coś zrobić też na święta. Czasami moi synowie, bo mieszkam w dalszym, jeden syn się ożenił, wyjechał na Śląsk, natomiast mieszkamy we czwórkę
z dwoma synami już dorosłymi. Mówią, mama, to może dobrze będzie, jak nie przejdziesz, to wtedy będzie obiad w domu, wtedy co potrzeba. Natomiast na pewno jakieś przygotowania będą. To ja zapytam panią o jakieś tradycje wyjątkowe, bo pani jest Ślązaczką. Czy pani jakieś tradycje śląskie przeniosła tutaj na ten region, na region tarnowski? Znaczy, ja nie tyle jestem Ślązaczką. Moja rodzina pochodzi z gór, z Beskidu Śląskiego, także generalnie jestem góralką Beskidu Śląskiego, dokładnie z Istebnej. No tam jest bogata kultura, jeżeli chodzi właśnie o tradycje tego typu rzeczy. Takie rzeczy, które tu się raczej nie kultywuje, jedną z nich to jest pieczenie takich drobnych ciasteczek. Nie jakichś placków, tego typu rzeczy, natomiast takie drobne ciasteczka, kruche, strasznie pracochłonne. Bardzo. Ale one są jakoś zdobione specjalnie, czy takie zwykłe kruche ciasteczka? Nie, to są przeróżne. Albo są na przykład podkówki orzechowe, no to trzeba formować takie podkówki, one są z orzechami, no przeróżne, niektóre są składane z marmolatką, na zewnątrz jest lukier i oprócz tego taką rzeczą, która dla gospodyni jest najważniejsza, to jest pieczenie barana. Pieczenie barana z ciasta z babki piaskowej. No i to jest cały rytuał, żeby ten baran wyszedł. Żeby... Jakaś specjalna foremka, rozumiem, tak, musi być na to. Tak, musi być specjalna foremka na to i cały problem polega na tym, żeby on wyszedł, to znaczy, żeby wyrósł na tyle, żeby tam było wszystko łącznie z uszkami. Uszka są najbardziej problematyczne. Udaje się, pani? Udaje się. Czasami się zdarza, że te uszka są na zapałkach, czy na jakichś wykałaczkach, ale się trzymają. No i kiedy spożywa się tego baranka, to śniadanie wielkanocne, to już jest taka tradycja. Tak. Jego się zdobi bukszpanem, oczki mu się robi z goździków, no i później się spożywa. No to smacznego baranka i innych rzeczy wielkanocnych i spokojnych świąt dla pani i dla pani rodziny. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i państwa gościem była Magdalena Kopczyńska, radna powiatu tarnowskiego. Ja również państwu bardzo dziękuję i korzystając z okazji życzę państwu spokojnych, zdrowych, smacznych świąt wielkanocnych. Dziękuję bardzo.